Siemanko, z tej strony Matthew i witam was... Po co kamera do tutoriala? No właśnie, a więc witam was w filmiku, w którym pokażę wam, jak wybrać swoją najlepszą, najbardziej wam pasującą rozdziałkę. No i niektórzy pewnie powiedzą: Matthew, ale w sumie to jest wszystko bullshit, CSGO, wszyscy powinni grać na Full HD, bo wtedy jest największa wyraźność, największa po prostu przejrzystość obrazu. Ale niektórzy powiedzą: Matthew, przecież 800x600 to jest najlepsze, ponieważ są paski, jest mała ilość pikseli, łatwo mi się skupić, łatwo mi się strzela headshoty. I oczywiście to też będzie prawda, oczywiście wielu prosów gra sobie na niskich rozdziałkach, ale są też prosi, którzy są mega dobrzy, na przykład tak jak Shroud, którzy grają na Full HD i nie mają z tym żadnego problemu. Jest też na przykład Simple, który gra na różnych rozdziałkach i tak samo jak na 4x3 potrafi robić takie same fliki nawet z AWP, co ja uważam za niemożliwe do wykonania w moim osobistym przypadku. Takie same fliki robi na Full HD czy tam na rozdziałce 16x9, także to wszystko zależy od preferencji, ale właśnie w tym filmiku pokażę wam w sumie głównie, jak stworzyć rozdziałkę, która będzie perfekcyjna, ponieważ to jest główny punkt tego filmiku, tak? Jak stworzyć taką perfekcyjną rozdziałkę. Okej, ale zanim to jeszcze nastąpi, to takie króciutkie porównanie takich dosyć popularnych rozdziałek. No okej, może nie wszystkie są popularne, ale takich rozdziałek typowych, które są dosyć różne od siebie. Jeśli nie chcecie tego po prostu oglądać, jeśli was to nie interesuje, to przewincie sobie do tego momentu, który jest teraz na ekranie wyświetlony. Natomiast tutaj mamy rozdziałki, 6 rozdziałek różnych i będziemy sobie porównywali. Ten celownik to jest tak, thickness 1, czy tak thickness, tak po angielsku, tak ładnie. Tutaj mamy thickness 1, gap minus 2, size 4,5 tutaj mamy. No i porównamy sobie ten celownik oraz wielkość głowy, tak, wielkość ciała na różnych rozdziałkach. Zaczynamy tutaj, macie, widzicie na dole, na pasku te rozdzielczości oraz na górze też. 1024x768, rozdziałka 4x3, celownik jest dosyć gruby i gap jest taki umiarkowany. Głowa jest, wiadomo, dosyć mocno spikselizowana, bo to jest dosyć niska rozdziałka. Tutaj dla porównania od razu mamy Full HD, gdzie celownik, widzicie, zmniejszył się, tak, jest krótszy, gap stał się mniejszy i celownik jest też cienki, bardzo cienki, tak? Głowa jest oczywiście wyraźniejsza, ale wiadomo, to zależy od tego, na jakim tle znajduje się przeciwnik. To, czy głowa jest większa, czy głowa może nam się wydawać mniejsza, ponieważ hitbox oczywiście głowy zostaje taki sam, ale to, w jaki sposób nam się w nią mierzy, to właśnie może być różne odczucie. I dlatego też właśnie wiele osób, które na przykład zmienia sobie pomiędzy rozdziałkami 4x3, to zmieni sobie i mówi: kurde, przecież powinno mi się tak samo strzelać, przecież to też jest 4x3, nie powinno być żadnej różnicy. No, oczywiście tutaj mówię o paskach, tak? A widzicie, różnica jest, ponieważ rozdziałki inaczej czasami są przestawiane, chodzi mi tutaj na przykład o głowę, tak? Że po prostu piksele, które tą głowę reprezentują, tworzą jakiś większy obraz niż na przykład na jakiejś innej rozdziałce, tak? To wszystko są w dużej mierze odczucia, natomiast te odczucia sprawiają, że czasami po prostu nam się kompletnie może źle sprejować. Tak samo wielkość celownika, gdy na przykład mamy ten sam celownik, ale na inne rozdzielczości, to kompletnie po prostu może nam się źle strzelać i czasami jednego celownika, zaraz wam to zresztą zaprezentuję, czasami jednego celownika nie da się na żadne inne rozdziałce otworzyć, żeby miał taki sam rozmiar dokładnie. Zobaczycie to na kolejnych przykładach. I tutaj mamy kolejną rozdziałkę, teraz pojedziemy troszkę szybciej. 720x480, celownik jest taki w miarę gruby, znaczy taki przeciętny, w sumie dosyć cienki nawet. Oczywiście głowa jest bardzo mocno spikselizowana, ale gap jest ogromny i długość tego celownika też jest bardzo krótka. Widzicie? Patrzcie jaki tutaj jest długi, a patrzcie jaki tutaj jest krótki. To jest ciągle size 4,5, tak? Tutaj mamy rozdziałkę 800x600, która jest dosyć taka przyjemna w graniu, ale na dalekiej odległości to oczywiście mogą być jakieś problemy z rozszyfrowaniem, w którym miejscu ten przeciwnik się znajduje. I tutaj to jest rozdziałka, uwaga, która ma najcieńszy celownik, biorąc pod uwagę gap 1, znaczy thickness 1. Zobaczcie, ten celownik zajmuje tylko jeden piksel, widzicie? Dlatego on jest taki cienki, na tej rozdziałce wyjątkowo cienki. Długość tego celownika jest taka przeciętna, oczywiście głowa jest dosyć mocno spikselizowana. Tu jest moja rozdziałka, na której przez większość chyba mojej kariery w CS grałem. 1280x800, to jest oczywiście rozdziałka 16x10 i tutaj jest celownik dosyć gruby, oczywiście na tym thickness 1, tak, ciągle mówimy o thickness 1. No i jest taki troszkę może krótszy niż na niektórych rozdziałkach. Gap jest taki umiarkowany i głowa to jest taka, widzicie, to jest taki dobry kompromis pomiędzy wyraźną, a taką całkowicie spikselizowaną, tak, czyli czy tam spikselowaną, nie wiem, whatever. W każdym razie ta głowa jest taka w miarę przyjemna do strzelania, po prostu to jest kwestia też przyzwyczajenia, tak, ale mi się w tą głowę akurat na tej rozdziałce bardzo przyjemnie strzela. I tutaj mamy rozdzielczość 4x3, 1280x960. Tutaj celownik jest taki przeciętnej grubości, gap jest dosyć mały, ponieważ rozdzielczość rośnie, to gap też się zmniejsza, tak. Głowa jest dosyć wyraźna, już prawie tak jak na Full HD, prawie, widzicie. No i to by było tyle, także widzicie, że różne rozdziałki przy tym samym celowniku, to wygląda to wszystko zupełnie inaczej.
Okej, a więc teraz przechodzimy do głównej części tego poradnika, czyli jak stworzyć własną rozdzielczość. I teraz pewnie powiecie mi: Matthew, po co mi jest własna rozdzielczość, po co w ogóle takie pierdoły robić? Otóż już wam tłumaczę. Przykład. Chcemy grać na Full HD, jesteśmy przyzwyczajeni do grania na Full HD, ale chcemy też być snajperami. Oczywiście, jak większość z was wie, to łatwiej się mimo wszystko snajpi na 4x3 niż na 16x9. I to pewnie potwierdza fakt taki, że większość pro snajperów gra na 4x3, czy tam Kennedy, czy Guardiana, to wszyscy grają na 4x3, niektórzy na paskach, niektórzy na rozszerzonych. Znam tylko paru, naprawdę paru snajperów, i to takich nietopowych, którzy grają na Full HD. To jest według mnie dużo cięższe. Ale oczywiście, gdy ktoś ma dobrą pamięć myślową, to aż tak dużo różnicy mu to nie robi, ale mimo wszystko ciężej się gra. Ale dobra, chcemy sobie grać ciągle na Full HD i chcemy grać na 4x3 na paskach, tak? Jak to robimy? Oczywiście taki krótki poradnik, bo niektórzy z was mogą być na przykład jeszcze w podstawówce, w niższych klasach. Wiem, że oglądają mnie też również dosyć młodzi widzowie, także muszę to też wytłumaczyć, co jest chyba takie dosyć proste, ale niektórzy tego mogą mnie skumać niestety. A więc 4x3 to jest rozdziałka, która ma oczywiście proporcje 4 na szerokość i 3 na wysokość, tak? Jeśli podzielimy sobie proporcje szerokości na wysokość, to oczywiście wyjdzie nam 1 i 3 w okresie, tak? Więc ta nasza rozdziałka podzielona właśnie szerokość na wysokość musi też dać takie proporcje. A więc, gdy jesteśmy użytkownikami karty z NVIDIA, to wchodzimy tutaj sobie w panel sterowania NVIDIA. Natomiast gdy jesteśmy użytkownikami AMD, to wpisujemy sobie w YouTube'a AMD Adding Custom Resolutions, tak? I tutaj jest poradnik, tam wszystko macie ładnie wytłumaczone. Nawet AMD jest łatwiej, ponieważ możemy sobie tylko klikać i rozszerzać i zwężać właśnie te rozdzielczości. Nie trzeba samemu nic liczyć, po prostu sobie rozszerzamy i klikamy i dodajemy nową rozdzielczość. Natomiast tutaj mamy te wasze właśnie nasze rozdzielczości i będziemy dążyć, żeby właśnie mieć rozdzielczość 1440x1080, ponieważ to jest rozdzielczość właśnie Full HD, ale z paskami. Teraz właśnie następuje to tłumaczenie dla tych młodszych widzów. Okej, a więc 1080 to będzie nasza tak jakby trzy części obrazu. Teraz będziemy musieli obliczyć, ile pikselów wynoszą nasze cztery części obrazu w szerokości, tak? Tak to wam wytłumaczę po chłopsku. A więc, żeby zobaczyć, ile wynosi taka jedna część, 1x, tak? Nie wiem, czy tam w podstawówce pewnie się tam nie mieli jeszcze równania albo takich rzeczy, ale to dla innych widzów oczywiście wydaje się takie dosyć teraz śmieszne, to co mówię. Także 1080 sobie dzielimy na 3. Podzielić na 3 i wchodzi nam 360, tak? Teraz możemy to razy 4, ponieważ chcemy, żeby nasza szerokość wynosiła 4 części, tak jakby. I wychodzi nam 1440, wobec czego tutaj wpisujemy 1440. Ja tego nie będę robił, ponieważ już to mam dodane. I klikamy sobie test. Po tym teście nasza rozdzielczość się doda i będzie nam występować w tym miejscu w niestandardowych. Ok, więc teraz pokażę wam przykład, w którym nie będzie można danej rozdzielczości na przykład rozszerzyć czy tam zmienić, ponieważ będzie wtedy rozdzielczość rozmazana. I tak, mamy rozdzielczość 1024x768, tak? Jest to rozdzielczość 4x3 i chcemy ją sobie zmienić na rozdzielczość Full HD, znaczy rozdzielczość panoramiczną, tak? Czyli 16x9. Wobec tego klikamy sobie tutaj dostosuj, utwórz rozdzielczość dostosowaną i mamy taką oto rozdzielczość 1024x768. I w tym momencie w teorii te 768 powinno się stać naszymi 9 x-ami, tak? Więc dzielimy sobie 768 podzielić na 9. I mnożymy sobie ten wynik razy 16, tak? Czyli żeby nasza szerokość panoramiczna wyszła razy 16, czyli razy 16. I uwaga, wychodzi nam 1365. Czyli taka rozdzielczość, tak by wyglądała ta rozdzielczość nasza stara, tylko że bez pasków, tak? I tutaj pojawia się problem, ponieważ w rozdzielczości jest 1365 i 1 trzecia. Oczywiście tutaj nie wpiszemy żadnego przecinka, tak? 1365 przecinek, nie da się przecinka robić, więc to oczywiście nie wchodzi w grę. I teraz pewnie mnie spytacie: no dobra, ale Matthew, to jest taki wynik, ale możemy sobie to zaokrąglić i po prostu sobie wpisać 1365 i komu nic nie stanie. Oczywiście, że nie, ponieważ właśnie w tym miejscu jest ten błąd. Gdy wpiszemy taką rozdziałkę, to w 90% przypadków, ponieważ nie zawsze, będzie taka rozdzielczość rozmazana, ponieważ nie pasuje ten, tak jakby ta proporcja nie pasuje do aspektów proporcji, które są właśnie takie standardowe dla naszych ekranów. I wtedy właśnie będzie rozdzielczość rozmazana, będzie taki jakby cień, sorry, że się tak jąkam, ale już to nagrywam któryś raz, mi się po prostu już język totalnie plącze. Wtedy będzie powstawał taki jakby cień za obrazem, czyli po prostu będzie rozmazane i będzie nam się bardzo niekomfortowo, a właściwie niegrywalnie grało, będzie to bardziej do dupy, niż bardziej pogorszenie niż ulepszenie rozdzielczości. Wobec czego nie zawsze właśnie będzie można zrobić wszystko z daną rozdzielczością. I tutaj pojawia się właśnie teraz taki trik, żeby po prostu stworzyć sobie podobną rozdzielczość, czyli zwiększyć sobie troszkę wysokość i powinno się niewiele zmienić, ale oczywiście to jest kwestia testów, tak? A więc chodzi mi o to, żeby teraz po prostu troszkę zmniejszyć, minimalnie zmniejszyć rozdzielczość i być może efekt będzie taki sam. A więc 768 oczywiście nie dzieli się na 9, tak? 768 nie dzieli się na 9, ponieważ wychodzi nam ułamek.
Po prostu zmniejszamy sobie tą liczbę. W tym wypadku 7 przez 5 już się dzieli przez 9, tak? 7 przez 5 podzielić na 9 wychodzi nam 85 i teraz 85 razy 16 równa się 1360, czyli w teorii taką rozdzielczość możemy sobie dodać i zaraz ją przetestuję i wam powiem, czy taka rozdzielczość jest rozmazana, czy nie. No i okej, przetestowałem sobie i faktycznie, tak jak powiedziałem, tak jak przewidziałem, w 90% przypadków ta rozdzielczość będzie rozmazana i właśnie była rozmazana, wobec czego stwierdzam, że nie każdą rozdzielczość, tak jak właśnie wam powiedziałem, da się przemienić na jakąś inną proporcję. Zapomniałem wam w ogóle jeszcze powiedzieć, żeby tutaj sobie zaznaczyć to, potem kliknąć OK, ale to nie jest konieczne, natomiast ta rozdzielczość jest do dupy i sobie ją usuwałem po prostu, tak? To była słaba. Teraz robimy kolejny przykład. A więc teraz mamy naszą rozdzielczość 1280x800, rozdzielczość 16x10, czyli moja ulubiona. I chciałem sobie ją przekształcić na rozdzielczość 4x3, tak? Czyli chciałem, żeby ona wyglądała mniej więcej w ten sposób. Czyli po prostu chciałem uciąć troszkę bardziej paski, znaczy troszkę je powiększyć. Wobec czego w teorii, tak? Wchodzimy sobie tutaj oczywiście, już to minimalizuję. Wchodzimy sobie tutaj w kalkulator i robimy coś takiego. Na początku sobie tutaj wpiszę to, 1280x800. I nasze 800 ma się stać 3x, tak, czyli 800 podzielić na 3 i niestety, tak jak pewnie się domyślacie, wynik wyjdzie w ułamkach, wobec czego jak to pomnożymy razy 4, to też będzie ułamek, czyli teoretycznie rozdzielczość 4x3 z tą samą wysokością wynosiłaby 1066, a właściwie 1067 na 800, ale oczywiście taka rozdzielczość byłaby rozmazana, wobec czego, co ja zrobiłem, postanowiłem, że wybiorę sobie rozdzielczość okrągłą, ale o przybliżonej, że tak powiem, wielkości pasku. Postanowiłem sobie, że wezmę po prostu jakąś okrągłą liczbę i wziąłem sobie 1120. Dlaczego taka liczba? Zobaczcie teraz, 1120 podzielić na 800, tak? Wychodzi nam 1,4, czyli pomiędzy 16 na 10, czyli 1,6, a 1,333, tutaj 1,4 to jest bardzo blisko, tak? Czyli mniej więcej, jak mamy sobie tutaj te paski, zatrzymujemy sobie tutaj to, to mniej więcej jak są 4x3, to te paski mniej więcej są w tym miejscu, tak? Przy tej mojej nowej rozdzielczości. Mniej więcej w tym miejscu te paski by się tutaj prezentowały. W tym miejscu. Czyli 16x10 macie paski w tym miejscu, a ten mój nowy, ta moja nowa rozdzielczość, która ma proporcję 1,4, czyli 14x10 można by powiedzieć, paski miałaby mniej więcej w tym miejscu, czyli to jest takie ulepszone praktycznie 4x3, które ma troszkę po prostu szersze pole widzenia, tak? Więc takie coś też sobie można właśnie spróbować zrobić. No i potem to jest kwestia testu, żeby po prostu przetestować, czy rozdzielczość się rozmazuje, czy nie. Jedyny minus tej mojej nowej rozdzielczości, którą sobie właśnie dodałem w tym miejscu, 1120x800, bo 1200x800 była do dupy, była rozmazana, więc sobie usuwamy w ogóle ją. 1120x800, jedyny minus jest taki, że w niektórych momentach jakby czuję minimalny spadek, tak jakby nie wiem, tak jakby kilka herców nie nadążało, taki jakby minimalny spadek FPS-ów, ale to nie jest duża różnica i właśnie dlatego musicie sobie to potestować. Przypuszczam, że na waszych 60 Hz nie będzie czuć w ogóle żadnych różnic, także możecie sobie spokojnie potestować. Jeszcze podam wam kilka przykładów różnych, żeby was tak po prostu, wiecie, jeszcze nie zostawić z niczym. Okej, wpadłem na kolejny pomysł, jak mówiłem, pomysłów jest nieskończenie wiele w tym wypadku. Mamy rozdzielczość taką, jak widzicie, 4x3 i chcemy z niej zrobić rozdzielczość 16x10, tak? Czyli troszkę ją po prostu rozszerzyć. Wobec czego dzielimy sobie oczywiście 960, wybrałem tą rozdziałkę, ponieważ 960 dzieli się na 10. Dzielimy sobie te nasze 960 na 10x-ów, tak? Czyli 960 podzielić na 10, to jest 96 oczywiście. I teraz 96 mnożymy razy 16 i mamy rozdzielczość 1536. Na 960, 1536 na 960 i to jest nasza rozdziałka. No i to jest nasza rozdziałka 16x10 przy takiej samej wysokości obrazu jak 1280x960, czyli po prostu są troszkę szersze paski. Przed chwilą mnie przerwało, bo oczywiście kliknąłem testuj, no i właśnie action przy zmianie rozdzielczości przerywa nagrywanie. No i to by było na tyle, czy tam to by było tyle. Mam nadzieję, że poradnik się wam podobał. Jeszcze raz przepraszam za wszelkie zająknięcia i niewyraźne mówienie, bo już naprawdę długo teraz mówię bez przerwy, żeby, gdy próbuję to nagrać. Mam nadzieję, że ten poradnik się wam przyda. No i teraz ktoś powie: Mefy, no ale gdzie jest ta tytułowa najlepsza rozdziałka w CS-ie? Otóż najlepsza rozdziałka to jest taka, do której po prostu jesteście najbardziej przyzwyczajeni. No a dzięki temu poradnikowi możecie ją dowolnie przekształcić, przy tym zachowując jej najważniejsze cechy. Jeśli macie jakieś problemy, to możecie pisać w komentarzach, ale nie będę wam aż tak bardzo pomagał. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. No i to było tyle, nie chcę jakoś się bardzo długo żegnać, także do zobaczenia w kolejnych filmikach. Narka.